Niedawno spotkałem moją starą znajomą, z którą się nie widziałem kilka lat. Minęło kilka lat, spotykam ją, a ona młodziuśka. Wygląda jakby czas płynął w drugą stronę. Cera taka gładziutka. Taka, jakby ją pszczółki pogryzły. I witam się z nią, rzucam jej się na szyję. I jakoś tak nie widzę i nie czuję tego, co kiedyś między nami było. Ta serdeczność, ta radość, ten uśmiech. Ona się już nie uśmiecha. Przestała się uśmiechać, żeby nie zniszczyć tej przepięknej usi, którą właśnie dostała w prezencie od kwasu hialuronowego i botoksu. I wiecie co? I zauważyłem, że im więcej kobieta zyskuje na urodzie, tym więcej traci na wartościach duchowych, które potrafi przekazać swoją twarzą, swoją mimiką. Ale zauważyłem również, że te neurony lustrzane tracą również na zdolnościach odbierania cudzych emocji. Jeżeli kobieta sama nie potrafi się uśmiechnąć serdecznie, bo jej potok przeszkadza albo coś innego, to również nie potrafi odebrać cudzego uśmiechu z jego niuansami, podtekstami i radością. Zauważyłem również, że nie potrafi zrozumieć wielu innych emocji, jeżeli sama ich nie potrafi pokazać. Czyli to odmładzanie odbiera ogromną część osobowości. I dlatego odmładzanie jest bardzo dobre na podryw, ale wcale nie jest dobre do życia. To jest mój wniosek i moja puenta.